Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Hardcore vs. Dni. W pierwszym odcinku przeżyję 50 dni na świecie hardcore. Miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę, bo łącznie pracowałem nad tym naprawdę bardzo dużo czasu. Zapraszam do oglądania. Dobrze, w takim razie zacznijmy sobie od stworzenia świata. Hardcore vs. Dni, oczywiście jeszcze wgrywam tylko i wyłącznie trzy datapaki, które myślę, że na nie się zgodzicie. Są to Większe Jaskinie, Timber datapak oraz pokazanie koordynatów nad paskiem szybkiego wyboru. Chociaż mogłem rzeczywiście wybrać inny datapak, który później odkryłem podczas nagrywek. Właśnie te trzy. Link do nich znajdziecie w opisie. No i cóż, randomowy seed i tak się zrespiliśmy. Na polanie zapisałem sobie koordynaty pierwszego czanka, na którym się zrespiłem, żebym sobie mógł zrobić farmę żelaza. Odpaliłem też koordynaty, wyczyściłem czat i się rozglądam. Oczywiście trzeba ściąć pierwsze drzewo, więc podchodzę do drzewa i ścinam. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięki i idziemy sobie dalej. Do jaskini. Jaskinię znalazłem i zrobiłem podstawowe narzędzia, crafting i patyki. I pierwszy kilof trzeba oczywiście zawsze pokazać, więc drewniany kilof. Coś mi nie działa. Przycisk, o, i działa. I kamień. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I sobie zrobiłem narzędzia. Siekiera, łopata. Ustawiłem na sloty. Oczywiście jeszcze kilof, zabieram crafting, schodzę niżej. Trochę ciemno, wiem, dlatego znajduję węgiel i robię pochodnie, żebyście coś widzieli na nagraniu. Przepraszam oczywiście z góry za mój głos, ponieważ jestem lekko chory. Jeżeli będę kasłał, to oczywiście za to przepraszam, albo pociągam nosem. W sumie mógłbym pójść sobie po chusteczki, bo sami słyszycie, jak brzmię. Głos nagrywam we wrześniu, 3 września. Zbieram żelazo i panikowo nacisnąłem piątkę, żeby zmienić slot. Jedynkę nacisnąłem, żeby zmienić slot na piąty. Tak, mam sloty ustawione, żeby mieć tam wiadro, oczywiście zawsze. Niestety nie miałem tam żelazo, więc pochodnia zadziałała i panikowo spamowałem. Oczywiście to uniknąłem śmierci, bo to była tak naprawdę niewielka dziura. Węgla sobie trochę nakopałem. I pomyślałem sobie, że odpalę napisy i rzeczywiście, patrzcie, szkielet było słychać. W prawym dolnym rogu słychać było napisy. Słychać było napisy Mitchis, co ty mówisz, co ty mówisz? Było słychać szkieleta, jak było napisane na napisach. No i lecę sobie dalej, wychodzę z jaskini. Tak, wychodzę. Już nie pamiętam, jak to nagrywałem, bo ja to w lipcu nagrywałem. Wychodzę z jaskini. Mógłbym trochę tutaj pomontować. Oświetlam tę jaskinię, żeby wiadomo, tutaj mi się nagle creeper nie zrespił czy coś. Zbieram trochę bloków, żeby móc się podbudować. I tutaj już raczej wychodzę. Tak, tutaj już wychodzę, ale znajduję na podłodze miedź, bo miedź trzeba mieć. Więc trochę pokopałem, żeby nie powtórzyć tego błędu, co z żelazem. Więc nie kopię pod siebie, idealnie. Żeby nie wpaść do jaskini, bo wiadomo. I X-ray potwierdzony, za miedzią było żelazo. Wykopałem żelazo, miedź i sobie pobiegałem po terenie. X-ray potwierdzony, ponieważ za miedzią żelazo, no cóż. I sobie przepalam najpierw kilofem, bo kilof akurat jedną rzecz przepala. I idealnie, wystarczyło na 9 sztuk. I tutaj taki ciekawy błąd z wodą znalazłem. Bardzo dobrze o nim pamiętałem. I trochę się pobawiłem tą wodą. Jak sami widzicie. Zbieram sobie żelazo i czekam na trzecią sztabkę, żeby zrobić wiadro, bo jak Graf kiedyś mówił, wiadro to podstawa. Jak sami też u mnie widzieliście, że rzeczywiście jednak wiadro by mi się przydało, bo jestem typem, co lubi walić wiadra, ale żyć też trehardowo. I uwaga,
Dosłownie przeżyłem teraz zawał. Naprawdę nie spodziewałem się, że to aż takie głośne będzie. Sami piszecie, że... Sami widzicie, że napisałem zawał oraz napisałem XDF. Przez przypadek klikając D nacisnąłem też przycisk F. Więc tak to wyszło. Sami widzicie, jak mi się myszka trzęsła. Więc to jest dla mnie nauczka na przyszłość, żeby nie grać non-stop na blokach, na dźwiękach bloków włączonych na maksa. Zrobiłem sobie tarczę. Jedną z bardziej potrzebnych rzeczy. Oczywiście tekstur pak, jeżeli uda mi się, to też wstawię do opisu. I sobie pomyślałem, a zrobię nożyczki, będę miał więcej wełny. No i obcinam sobie owce, żebym miał na łóżko. Później się okazało, że łóżko jednak jako item mi nie pasuje, więc wyrzucę go z tekstur paka. Sobie biegam, sprawdzam sobie jaskinię. Sobie pomyślałem, sobie wejdę do niej. Patrzę tutaj, zejście niżej. Żeby mi żaden creeper tutaj nie wyskoczył, ale teraz czułem się pewniej, ponieważ miałem tarczę 100% obrażeń redukowanych na 180 stopni, tak naprawdę. Jeżeli dobrze się nie mylę. Ile tam? 300-256 użyć. I creeper! Pierwsza walka, największa walka. I wygrałem. Sobie tutaj rozświetliłem teren i zrobiłem szybką bazę wypadową. Zrobiłem sobie wędzarkę. Pomyślałem, że nie mam pieca, więc... A, jednak mam piec. No to zrobiłem. I drugi piec. Żebym miał na żelazo. Przepaliłem sobie. Nie widzę, ile tutaj sztuk jest, bo mam to tak w OBS-ie, że nie widzę. Czekajcie, no momento. Gdzieś to tutaj się pewnie sprawdzało. Nieważne. Chyba dwie sztuki idealnie. I właśnie widzieliście, łóżko niezbyt przepadam za designem, więc tak jakoś wyglądało. O, teraz sobie powiększyłem, dobra. Wioska. Drugiego dnia sobie pochodziłem trochę po terenie, tylko pierwsza część dnia, jak widzicie, dziewiąta jest już na czasie. Nie nagrało mi się, albo słabo była jakość nagrania, czy coś w ten deseń. Więc sobie pochodziłem po terenie i znalazłem sobie wioskę. I znalazłem też dom kartografera i najgorsza skrzynka, tylko kompas. Oczywiście kompas mi się przyda, żeby wrócić sobie potem na spawna. I tutaj, o widzicie, dlatego wiadro jest potrzebne. Na małe odległości to nic, ale wykopałem żelazo i żelazo mi spadło. Kurczę, miałem takie wrażenie, że w ogóle nic nie mówię i patrzcie, kurczak idealnie z jajka jednego, którego miałem, XD. Więc postanowiłem, że walnę wiadro i wiadro walnięte. Miedź, węgiel, więc trochę pokopałem, miedź, cyk, 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 cyk. Koper, tak, coal. O, właśnie chciałem powiedzieć, że węgiel. I wielka walka pod koniec dnia drugiego. Ze szkieletem. Czy mi się uda, czy wygram? Ojojoj, już 2,5 serca straciłem. Ekscytująca walka, widzowie. Ojoj. Uwaga. Patrzę sobie. Oczywiście 100% obrażeń, więc nic mi tak naprawdę szkielet nie zrobi, jeżeli będę non-stop trzymał tarczę. Ale po 256 chyba użyciach tarcza się zniszczy. Ojej, muszę kaszlnąć. Dobrze, że się wyciszyłem. Bo inaczej nagranie nie byłoby wystarczająco dobrej jakości. Zrobiłem pochodnie, zabiłem zombiaków, trochę timelapse, bo cały odcinek trwa prawie 40 minut. I dzień trzeci niestety nic się nie nagrało, tylko końcówka się nagrała. Dnia trzeciego sobie zlokalizowałem teren. Poszedłem sobie, pokopałem też trochę. Dnia czwartego zrobiłem sobie skrzynki i postawiłem je. I tutaj mamy timelapse, jak wrzucam te rzeczy do skrzynki, wszystkie dosłownie, wszystkie piecyki tylko zostawiam. Czekajcie. Ojej. Ale nie dzisiaj, kaszel bierze, widzowie, naprawdę. Na szczęście mam za kilka godzin. Za trzy, niecałe 3 godziny mam wizytę u lekarza, jak to nagrywam głos.
I timelapse tutaj jak niszczę sobie, niszczę. Szykuję teren pod moją bazę wypadową. Macie taki timelapse. A teraz ja wam powiem, żebyście zostawili tego suba z dzwoneczkiem. A ja... Ojeju, nie zdążyłem się wyciszyć. Przepraszam was widzowie za to. I wiadro. Zalałem kuchnię oczywiście i idę spać. I dnia piątego. Co ja robiłem dnia piątego? A, dalej tutaj szykowałem już bazę wypadową. Oczywiście w drugim odcinku będę kończył tę bazę, bo nie zdążyłem jej zrobić w ciągu 50 dni, bo naprawdę sporo zrobiłem w ciągu 50 dni. Posadziłem sobie sporo drzewek, zabiłem Endermana. Oczywiście już ścinałem drzewka z przyciszonymi blokami, jak widzieliście, mogliście tam przez jedną sekundę zauważyć, że przyciszyłem sobie bloki. I ścinałem sobie drzewa, żeby mieć jabłka. Jabłka są bardzo przydatne. I nie tylko jabłka ścinałem. Oczywiście siekiera już prawie na wykończeniu. Tutaj sobie za pomocą Optifine'a wyrzuciłem tam pochodnie. Żeby sobie oświetlić teren, to jest taka ciekawa rzecz. Musicie mieć włączone Dynamic Lights bodajże. I wtedy działa, jeżeli wyrzucicie pochodnie. No tutaj sobie trochę drewna zniszczyłem, bo jednak chcę trochę to przerobić. Noc i dzień szósty. Dnia szóstego też to robię. Pracuję nad designem. Biorę sobie dzwona z wioski i go stawiam tutaj. Ciekawie to wygląda. Wiem, nudne to jest, więc... dlatego specjalnie tutaj muzykę puszczam taką własną. Jeżeli nie zapomnę. To może dam wam taką wskazówkę, nawet teraz taki szybki montaż OBS-owy. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam tekst. Wstawię sobie tekst, który będzie się nazywać bardzo ciekawie. Uwaga, teraz wam dam słowo klucz, które chciałbym, żebyście napisali. O, właśnie tutaj macie pillagerów, z którymi walczyłem. I pewnie większość z was wie, jak oni się nazywają. Dlatego na samym środku, na samym dole pojawi się zaraz słowo, tylko wybiorę czcionkę jeszcze. Gdzie ona się nazywała? Oczywiście sposobem bardzo ciekawym, bo zabiłem ich za pomocą drugiego pillagera. To będzie to? Nie, to nie to. To, okej. Okay. Dobra, mam czcionkę. Sprawdziłem sobie design i wziąłem baner. Tutaj, jak widzicie, i powiesiłem na jednym z bali. I zrobiłem też schodki, żeby trochę design polepszyć. Dobra, nie będzie taki kolor. Okej. Okay. I uwaga, słowo klucz, które chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, a przypnę wam serduszko, bo jednak wolę wiedzieć, czy dotrwaliście chociażby do tego momentu. Tutaj dokańczam sobie i to jest właśnie słowo klucz. Jeżeli zauważyliście, super, jeżeli nie, no to nie super. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście oglądacie przez te tej 13 minucie. Tutaj tym razem biorę się za podłogę. Nie wiem, jaki design zrobię. Robię coś. Jakąś szachownicę po bokach, na środku ścieżkę. Oczywiście działałem bez planu. Obecnie mój plan teraz, jak to wygląda, to będą tutaj po bokach różne pomieszczenia. Nie wiem, z villagerami na przykład. Albo ze stołem do enchantowania. Wkrótce go wstawię tam. I tutaj robię sobie diorytowe schodki, jednak z tego później zrezygnowałem. Diorytowe, andezytowe oraz granitowe. Zrezygnowałem z tego, ponieważ jednak to nie jest dobry pomysł. I tutaj postanowiłem, że rozleję sobie wodę, żeby zrobić farmę krów. Bo jednak za enchant trzeba jakby się już wziąć, co nie? Ja nie speedrunowałem tak naprawdę, tylko no trochę... Tak naprawdę sporo diamentów tam pokopałem. Tutaj liczę sobie płotki, żeby idealnie wszystko wyszło.
Nie wiem, ile dokładnie tutaj jest, bo nie liczę. Oczywiście zabrakło, trochę płatków dorobiłem. I tutaj połączyłem wszystko i rozświetliłem sobie teren, ponieważ nie chcę, żeby mi się jakiś creeper zrespił, który by na przykład tam wszedł. Robię też niewielką farmę. Plany na farmę w przyszłym odcinku, w drugim odcinku będą takie, że zrobię sobie farmę, w sensie farmę krów. Farmę krów już mam. Zrobię sobie jeszcze farmę pszenicy, ziemniaków oraz marchewek. Bardzo bym chciał mieć wszystkie te warzywa. Tak, to są warzywa? Pszenica to nie warzywa chyba. Tutaj miałem aż chyba trzy krówki. Nie widzę dokładnie. Trzy krówki, tak. Chyba, że są dwie. Dwie. Jednak dwie. Więc łącznie trzy. I tutaj drzewa sobie zbieram. Jabłka. Drzewo. 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 I drzewo. Oraz drzewo i jeszcze drzewo i drzewo. Oraz drzewo i drzewo. I biorę się dalej ze schodki. Myślę sobie, Mitches, jak to będzie wyglądać? Wiem, paskudnie pewnie. Chociaż ciekawie by wyglądał taki motyw. Zmieniłem sobie na pół bloki ostatecznie. I nadal się zastanawiam. Czy rzeczywiście robić te pół bloki diorytowe, andezytowe oraz granitowe? Oto jest pytanie, czy robić dalej tak? Nie wiem. Tutaj mamy dni od 9 do 11, bo aż przez 3 dni się tym zajmowałem, nie chciało mi się zmontować po kolei. Bo naprawdę tutaj zajmowałem się schodkami oraz kopaniem tunelu w głąb. I nie wiem, jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc, na przykład w 300 dniu. Ale mam nadzieję, że spoko. Dalej wam powiem na plany na odcinek drugi. Planuję w setnym dniu, albo przed setnym dniem, pokonać smoka. Czyli na przykład tak 95 po smoka pójdę. Albo w sensie zrobię sobie perfekcyjny miecz, netherite'ową zbroję, najwyżej zginę. Nie wiem, zagłosujcie w komentarzach, będę wdzięczny, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, jeżeli nie. Nie zagłosujecie, to wybiorę opcję, że w drugim odcinku pójdę też po elytrę. A dopiero później. Czemu tu jest ciemno? Halo. Ojoj, coś źle zmontowałem. Nie wiem, chyba 10 dzień się nie nagrał. Halo. O, dobra. Nie, chyba 10 dzień się nie nagrał. I taka ciemnica była, bo to raczej od 9 do 11 dnia zrobiłem timelapse, tylko i wyłącznie timelapse. I zaraz, czekajcie, sobie wyciszę to tu, bym mógł nawet tutaj sprawdzić sobie, bo mam dodatkowo włączone. Tak, jakaś ciemnica powstała. A, i tego dnia sobie odłożyłem wszystkie rzeczy do skrzynki i zabrałem kilofy i zrobiłem sobie głęboki tunel. Bardzo głęboki. Tutaj dalej się wkopujemy, dalej, głębiej, głębiej, mocniej, co? Nieważne. Koper znalazłem i wodną jaskinię, do której się lekko przekopałem. Zabiłem glow squidy, chyba wtedy nie pamiętam. Godzina już 19, więc mógłbym się położyć spać. Wracam sobie, zabieram łóżko i idę spać. Halo, co się dzieje z 11 albo 10 dniem? No teraz to ja już nie wiem. Halo? Nie no, powinno być wszystko ok. O, dobra, jest. Nie wiem czemu się taka ciemnica zrobiła. I sobie skopuję się w dół, coraz głębiej, coraz szybciej, w sensie coraz szybciej na timelapse nie wyszło. I jest wielka jaskinia z 1.18. Oświetlam teren, sprawdzam sobie, gdzie są moby. Jest szkielet, zakopuję się, bo już panikuję tak naprawdę. Bo nie chciałbym umrzeć w pierwszym odcinku. Złoto, żelazo widzę tutaj wszędzie.
Deep Slate, więc wykopuję wszystko. Creepera pokonuję, raz, dwa, trzy. Hity. Żelazo stąd, z góry, z dołu. Zbieram, palę wiadro. Ryzykowne wiaderko. Wkopuję się znowu na górę i wracam, żeby coś wziąć, tylko co już nie pamiętam. Tyle kilofów nie potrzebuję tak naprawdę, więc sobie przepalam żelazo. Na chyba żelazny kilof, jeżeli się nie mylę. Albo już wtedy nie wróciłem. A, zrobiłem sobie bloki siana, żeby... przepraszam. Czekajcie. Okej, widzowie, już lepiej. Chociaż gardło bardziej boli. A, klaty sobie zrobiłem i dwa żelazne kilofy, żeby mieć na wykopanie diamentów. I sobie wyłączyłem Minecrafta i zrobiłem sobie gammę na 5.0. Dni są od 12 do 16 teraz. Tutaj wykopuję złoto. Złoto oczywiście jest bardzo przydatne. O, diamenty tutaj znalazłem. Ile, nie pamiętam. Bo jest to naprawdę bardzo szybki timelapse. Kolejne diamenty tam chyba wykopałem. Creepera wybuchłem. O, diamenty. Kopię non-stop przez te 4 dni. Więc sami możecie sobie zwolnić nagranie na YouTubie do 0.25 i będziecie wszystko widzieć, jak to wszystko zbierałem. Tak. Piękna ta muzyka, którą teraz zmontowałem. Chociaż nie wiem, co to za muzyka, to jest piękna. Pozbierałem też dripstone'a, bo dripstone akurat mi się przyda do automatycznej farmy lawy. W sensie nie automatycznej, do nieskończonej ilości lawy. Żelazo pozbierałem. Poszedłem spać. Oświetlałem sobie drogę nawet Glow Lichen. Nie Glow Lichen. Glow Inksack, czyli świecącym torbielem, jeżeli tak to jest po polsku, nie wiem. Żelazo wykopuję, redstone to już to przerabialiśmy. I wracam sobie. Lapisu sobie trzeba nakopać. Bo lapis akurat bardzo przydatny. Ja się dziwię, jakim cudem jeszcze 20 minut odcinka. Ja mam tu siedzieć przez jeszcze 20 minut? Ja pierdzielę. O, i Axolotla sobie złapałem. Axolotli. Wszystkie sobie zebrałem. Metoda z speedrunowania z tym. Z drzwiami tam ich zamknąłem, zrobiłem sobie złote jabłka i zrobiłem full żelazną zbroję. Sami widzieliście, tam przez chwilę pozowałem. I wracam. Zabijam. Moby. Wiadra wale. Zabiłem szkielety. Prawie mnie gravel przysypał. Dripstone znowu zbieram. I mam tu mineshafta. A w mineshafcie... No cóż. Sobie tutaj poprzepalałem. Odszedłem na chwilę od komputera, bo nie potrzebowałem siedzieć przy nim non-stop. Tak naprawdę nic wielkiego się tu nie dzieje, oprócz tego, że prawie zginąłem. Lapis. Lapis oczywiście można kamiennym kilofem wydobyć, gdyby ktoś się pytał. Poisonus dostałem 3 serca przez chwilę. Wow. I obsydian sobie pokopałem. Obsydian naprawdę długo się kopie zwykłym kilofem, więc wykopałem 14 sztuk bodajże, bo chciałem na portal, żebym miał w dobrym miejscu. Nie robiłem za pomocą lawy. Chciałem na enchant oraz na portal. Znowu muszę kaszlnąć. Ej, gardło na ostatnie boli. I kolejny dzień. Tak, kolejny dzień, bo 6 rano.
Ogarniam sobie farmę, wyszedłem już z piwnicy. Wszystko tutaj zasiewam, żeby ładnie plony rosły. I biorę sobie pszenicę, żeby nakarmić moje owieczki, może nie owieczki, a nie barany. Jak to się nazywa? Kurde, fix. O, i tutaj sobie ogarniam konia. Jeżeli byście chcieli jakąś nazwę dla konia, no to napiszcie w komentarzu. Jest dosyć szybki, jak na siebie. Pozbierałem expa tutaj. Napiszcie w komentarzu imię dla konia. Może płotka, może płytka. I tutaj ogarnąłem sobie farmę tych świecących glowberries, jeżeli się nie mylę. I ogarnąłem sobie wysoki pomost i wiadro perfekcyjne. Zmieniłem idealnie slot. Cyk, 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 cyk. I tutaj oczywiście ta farma jeszcze będzie zmieniana, bo tak naprawdę to nie będzie wyglądać zbyt dobrze. Przepraszam was, widzowie. Naprawdę, chory jestem. Dlatego siedzę w domu. Wychodzę tylko do lekarza. Podziębiłem się tylko, więc oczywiście nie bójcie się o mnie. Tutaj sobie zrobiłem takie prowizoryczne schodki, chciałem. Oświetliłem, żeby mi się tam nic na górze nie respiło, bo jednak nie chciałbym, żeby mi się jakiś creeper zrespił albo pająk. O, jakieś lagi tutaj. Złote jabłka zrobiłem, złoto przepalam, żelazo przepalam i dorzucam. Tutaj już widzicie zmienioną zmieniony wygląd farmy. Żeby lepiej mi się ścinało jagódki. Tutaj zabrakło jednego, dorzuciłem tam patyki chyba. Karmię znowu krowki. Krowki. Chyba powiedziałem takim z akcentem ruskim, krowki. I trzeba chyba ubić kilka. Zastanawiałem się, czy koń chce pszenicę, ale najwyraźniej nie. Zrobiłem sobie prowizoryczną farmę trzciny tutaj. Jeżeli się nie mylę, tak, trzciny. Fajnie wygląda na tym 3D według mnie. I poszedłem spać. Tak, i kolejny dzień. Bodajże już 20. Ogarniam sobie farmę. Zmieniam kompletnie design. Na nowo. Trochę wyżej, albo trochę niżej. Nie pamiętam już, czy wyżej, czy niżej. Chyba... Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. O, i tutaj achievement sobie zdobyłem z kozą w łódce. Z łodzi do spacerowa do łodzi, czy... Jak to było? Ach, ja się wnąłem, przepraszam. Zmieniłem miejsce baneru, jest na samym środku. Trochę przysłania dzwon, ale jednak ten dzwon nadal widać. Dach już lepiej wygląda według mnie. I idzie noc. Schodki ogarniam, żeby lepiej to wyglądało. 21 dzień, jak zauważyliście, się nie nagrał, dlatego pokazuję, co tak naprawdę jest w netherze. Jak wygląda ten nether? Dosłownie zrespiłem się obok tego. Obok barszczyku, barszczyn. A i diamentowy miecz sobie też zrobię. Popatrzyłem, czy nic tu już nie ma. Na szczęście nic nie ma. Ja sobie założyłem Soul Speedy, bo trochę się tradowałem z... Tutaj widzicie, szedłem sobie po Glowstone'a. Kobla mojego widzicie. Oczywiście kaczuszka, więc łatwa w obsłudze tak naprawdę. Łatwa w obsłudze barszczyk. Nie pamiętam, czy już byłem w fortecy, czy nie. Zmieniałem sobie sloty metodą też na speedrunnerowca. I tutaj przeniosłem sobie większość trzciny przez 21 dzień i ścinałem tę trzcinę, żebym miał jej jak najwięcej. I sobie tutaj dalej kopię.
Nie wiem czemu to nie timelapse. Naprawdę nudziłem się wtedy podczas nagrywek. A i tak się zastanawiam, czy byście chcieli live'a z tego, z Hardcore versus Dni, też napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś dotrwał do 30 minuty. No i tak się zastanawiam, jak połączyć te belki stąd, niektóre są na górze. No i sobie liczę tutaj, dobra, to będzie kolejna belka. I sobie tutaj buduję, cyk cyk, ładne belki powstają. Znowu muszę kaszlnąć się, wyciszę na chwilę. O, dobra. Odmutowałem się. Tego dnia tutaj co ja robiłem? Wróciłem sobie i zrobiłem sobie papier. Z papieru i skóry. Skóry akurat miałem dużo i pytajcie się skąd. Miałem już książki z książek bookshelfy. A z bookshelfów przydałoby się coś ciekawego zrobić. Zrobiłem bloki miedzi, bo miedzi bloki będą kiedyś w przyszłych projektach. Jeżeli byście chcieli jakiś projekt zasugerować mi, to napiszcie mi w komentarzu, co mógłbym tak naprawdę zrobić. Mam wiadro z aksolotlem, nie wiem czemu, chociaż aksolotl powinien być w bezpiecznym miejscu. Tutaj kombinuję z designem, żeby te belki co ileś kratek się obniżał. O, odłożyłem aksolotla. Super. No i zastanawiam się nad designem, jak to będzie wyglądać. W sensie, już wtedy wiedziałem, że to będzie wyglądać jak taka brama. Jak z przodu. Ale co jakiś czas będzie się to obniżało. I to będzie zasypane z góry. Dirtem. Więc według mnie to będzie bardzo fajnie wyglądać. Jeszcze myślę, że do setnego dnia popracuję nad designem. Bo naprawdę chce mi się grać na tym save'ie. W szczególności dlatego, że nie nagrało się większość dni, teraz mogę wam to szczerze powiedzieć. Nagrało się do 28 dnia, a potem nagranie po prostu wywaliło. Niestety. F. Dlatego opowiem wam teraz, co zrobiłem w późniejszych dniach, kiedy te dni się nie nagrały. Nagrało się do dnia 28. A po 28 dniu poszedłem do Netheru, wyfarmiłem sobie sporo rzeczy, poszedłem też kopać w Netherze, nie w Netherze, w Overworldzie. Ogarniałem sobie diamenty na zbroję diamentową. Chyba nawet to będzie do 28 dnia, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy to było. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ogarnąłem sobie full diamentowy set, chyba 4-3, ale miecz sharpness 4 unbreaking 3, więc taki jeden z gorszych. Poszedłem spać i kolejny dzień. Lecę sobie do krówek, zdejmuję tarczę, bo spamuję, żeby mi się tarcza nie blokowała. Już widzicie, że farma bardzo się rozrosła. Tutaj sporo krówek. Mam nadzieję, że nie zginę przez jak Jihita, jeżeli ktoś wie, jak zginął Jihita, to niech walnie łapkę w górę. A, jeszcze nie powiedziałem na samym... Chyba, że powiedziałem. Już nie pamiętam. To najwyżej tak zmontuję, że jeszcze wstawię na samym początku informację, że na tyle lajków będzie kolejny odcinek. Na razie nie wiem, na ile lajków, ale tych lajków chcę, żeby było dużo. Minimum 6. A właśnie tutaj widzicie design, jak to będzie przysypane. Mniej więcej jakoś tak. Że to się wyłania z ziemi. Jak z filmu Szczęki chyba. Nie wiem, nigdy nie oglądałem, kojarzę, że graf o czymś takim mówił. Oczywiście gdyby ktoś myślał, że mam niebieskiego aksolotla, otóż nie, mam białego aksolotla. Biały aksolot jest częstszy niż niebieski. I tutaj właśnie zrobiłem sobie pierwsze pomieszczenie. Pomieszczenie z enchantem. Jak widzicie na... Chociaż muszę się przybliżyć. Tak, na 9 slocie widzicie, mam pewien item, który przyda się mi tutaj. Znowu muszę się wyciszyć, bo mnie gardło swędzi. I znowu musiałem kaszlnąć. Wykopuję sobie tutaj podłogę, żeby jakoś wyglądała.
i wygląda całkiem nieźle, bo tutaj już akurat pełnymi blokami robię, bo stać mnie. A co? Stać mnie. I cyk, idealnie starczyło. Wykopuję sobie bloki, żeby enchant wsadzić tutaj. Jeszcze myślę nad tym, że zrobię w endzie, jak już będę miał end do dyspozycji, zrobię sobie farmę. Farmę enderpearl. No. Mamy enchant, tutaj wieszam sobie lampkę. Lampkę nocną. O, tutaj mamy już diamenty, więc to było chyba 24 dnia, 24, więc się chyba nie nagrał. Ponieważ tutaj wstawiamy 22 do 25. I tutaj dni 26-28, widzicie timelapse, jak sobie siedzę w wodzie. Jest to oczywiście pod farmą trzciny, obok farmy trzciny sobie stoję, bo nie mam tak naprawdę nic do roboty i sobie awczę. Godzina 11, 12. Tak naprawdę sobie poszedłem wtedy śniadanie zrobić chyba. Albo obiad, bo to raczej było we czwartek w lipcu. Koło południa, tak. Nie, to było w środę. Nie, tak, we czwartek pierwszą część nagrywałem. A w piątek drugą. Nie, już nie pamiętam. Chyba piątek rano był. Po 25 dni nagrałem rano. 25 dni nagrałem następnego dnia, od rana do południa. Po około 8 godzin wychodziło 25 dni. Chyba, że przesypiałem, no to akurat tutaj inaczej. Pofarmiłem sobie krowy, miałem 34 level, więc już nie mogłem się doczekać, aż będę w końcu enchantował. Bo już naprawdę chcę zenchantować sobie ten miecz, kilof, klatę, spodnie, buty oraz czapkę. No czapkę, nie hełm, nie wiem. Bo już naprawdę chcę mieć ten set 4-3. Teraz wam jeszcze powiem, że w niedalekiej przyszłości tutaj w granicy od 1 do 50 dnia zrobiłem farmę villagerów. Farma villagerów oczywiście bardzo się przydała. I dopiero pod koniec 50 dnia mi się zrespił villager mały. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Na tyle łapek, ile powiedziałem na początku, czyli na 7 łapek. Biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Niestety większość się nie nagrała. Dlatego dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Siemanko, cześć, pa, pa.